Sprzedałem to mieszkanie za 320, czyli 80 tysięcy zysku, niecały miesiąc czasu, więc myślę, że całkiem, całkiem przyzwoicie. Najlepiej zarabiam na mieszkaniach, na których jakby nie napracuję się najbardziej. Kupując mieszkania na flipa, część mieszkań nie nadaje się do niczego innego niż do generalnego remontu. Tu jakby nie ma wątpliwości. Natomiast część mieszkań, gdzie większość fliperów i osób zrobiłoby generalny remont, ja w nich dostrzegam pewien potencjał. Nie można się zakochiwać w mieszkaniach, tylko zakochiwać w tym biznesie. Łazienka po przemalowaniu płytek, po doczyszczeniu wszystkiego, naprawdę wielu klientów mówi o nowe płytki. Przeszliśmy, gdzie mówiłem dokładnie, co trzeba zrobić, jakimi materiałami, ile one kosztują. I na sam koniec zrobiliśmy kreskę, wyszło dokładnie 15 tysięcy złotych. Co za goście, co za wymiatacze, co za kobiety, które naprawdę zmieniły swoje życie. Błędy kosztowały mnie wiele tysięcy złotych. Zaciągnąłem kredyt hipoteczny nie w tym banku, w którym powinienem. Czyli brałem pod uwagę to, żeby to było niskie procentowanie. 50, 60, 100 tysięcy na jednym dealu. Trochę mi się dawało to abstrakcyjne, z tej niewiedzy. Decyzja była szybka. Po co czekać 6 lat, jak możemy skasować tu i teraz. I tak zrobiliśmy. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Zaręba. Piąteczka. Piąteczka, cześć. Piotr jest osobą, która przez wiele lat pracowała w korporacji i z tej korporacji wyszła. Tak? I Piotr był dyrektorem handlowym w dużej firmie i jakby zarabiał bardzo dobre pieniądze. Mimo to postanowił to zostawić i to rzucić i zaczął robić flipy. I co ciekawe, robi te flipy na swoich zasadach i trochę po swojemu, używając innych narzędzi niż tylko tych, które ja mu pokazałem, ja mu dałem na warsztatach. Więc chciałem o tym porozmawiać, bo Piotr stał się ekspertem od hopsingingu i zarabia na tym naprawdę bardzo fajnie, więc chciałem o tym pogadać. Piotrze, jak to było, że czym w ogóle się zajmowałeś, zanim jeszcze wszedłeś w biznes flipowy? Tak, ja przez całe życie pracowałem na etacie. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z działalnością gospodarczą, a tym bardziej z nieruchomościami. Ostatnie kilkanaście lat to było stanowiska kierownicze, gdzie zarabiałem, jak wspomniałem, rzeczywiście nieźle. Można powiedzieć, że miejsce, w którym byłem, to miejsce, o którym wiele osób mogłoby gdzieś tam pomarzyć, takich osób, które myślą w kategoriach takich standardowych, pracy na etacie. Natomiast po kilkunastu latach uznałem, że trzeba to zmienić. To był taki okres, który też się zbiegł z 40, czyli takim pierwszym okresem podsumowań, co już osiągnąłem, a co chciałem osiągnąć, albo co nie udało się osiągnąć i stwierdziłem, że jeśli jest to czas na zmiany, to jest chyba ostatni dzwonek, żeby coś zacząć zrobić i jeszcze mieć czas się tym nacieszyć. Uznałem, że skoro chciałbym jakieś zmiany, chciałbym budować coś dalej, bo jeszcze mam siłę, chęć, ochotę, to uznałem, że jeśli miałem budować dalej potęgę firmy, to wolałbym, żeby to była moja firma już po to, żeby coś po mnie zostało. Po to, żeby móc sobie powiedzieć, ok, robię sobie, nie wiem, kwartał, pół roku przerwę i mogę sobie na to pozwolić, muszę się nikogo pytać o to, więc dużo rzeczy się nałożyło na to. Może też to kwestia jakiegoś lekkiego już wypalenia, chęci zmiany być może branży, no i zacząłem szukać swojej drogi. A coś w tej pracy się wydarzyło takiego, że nagle zacząłeś szukać? Wiesz, no nie, jak to w działach handlowych, w działach sprzedaży, ciągle szybciej, ciągle więcej, no i po kilkunastu latach bycia w czołówce gdzieś zaczyna się zastanawiać, czy da się jeszcze szybciej, da się jeszcze lepiej. I widzi, że ta ściana gdzieś się zbliża i żeby nie uderzyć w tą ścianę głową, trzeba pewne fakty wyprzedzić, podjąć tę decyzję samemu, zanim ktoś podejmie tą decyzję za ciebie. Bo tak się też mówi często, że właśnie przed 50 już jakby tacy ludzie się z punktu widzenia firmy dewaluują, bo przychodzą młodzi, młodzi gniewni, młode wilki i trochę tych starych wilków próbują wygryźć, tak? Tak właśnie jest. Tak jest właśnie. Ja też to widziałem w firmie, w której pracowałem, że rzeczywiście ta wymiana prędzej czy później nastąpi, w związku z tym, no tak jak powiedziałem, chciałbym sam podjąć decyzję i tą decyzję podjąłem, była ona bardzo trudna, bo po kilkunastu latach siedzenia w tej ciepłej wodzie, podjąć taką decyzję było bardzo trudno, tym bardziej to otoczenie też miało wiele wątpliwości, pamiętam, wiele osób mówiło, zastanów się. Przemyśl, przecież nie masz źle, po co ci to? Że masz tak dobrze, masz tak dobrze, a chcesz jeszcze lepiej, a możesz spaść na beton i po co ci to?
Natomiast wiesz, no, ta potrzeba zmian była tak silna, że no, nie było już jakby pytania czy, tylko kiedy i co zrobić, żeby właśnie... A od kiedy się wahałeś jakby? Kiedy ta 40? Ile lat temu ci pchnęła? No to było 5 lat temu, więc po tej 40 jakieś 2 lata miałem takiego zawahania, co robić dalej. Widziałem też, jak inne osoby, które znam, rozwijały już swoje biznes i widziałem, że idzie to w różnym tempie, różnym osobom, ale generalnie większa część osób nie żałuje tych decyzji. Też postanowiłem szukać drogi już poza firmą. Oczywiście miałem też jakby dylemat, być może zmienić pracę na jakąś inną, ale uznałem, że tak naprawdę zmieni się tylko nazwa firmy, a cała reszta pozostanie bez zmiany, to chyba nie jest ta droga. No bo miałeś dobrą pensję, miałeś samochód służbowy, miałeś różne wyjazdy, wakacje i tak dalej. O tym opowiadałeś przed wywiadem właśnie. A miałeś jakiś inny pomysł poza nieruchomościami? Jeszcze jakieś tam inne takie pomysły? Ja bardzo długo szukałem tego pomysłu. Jaka branża, wiele też z tej niewiedzy chyba, takich było stereotypów związanych właśnie z różnymi branżami, również z branżą nieruchomości. Między innymi takie wątpliwości, że żeby wejść w nieruchomości trzeba mieć dużo pieniędzy, trzeba mieć znajomości, trzeba już ileś tam lat w tym siedzieć, żeby zacząć coś naprawdę robić dużego, rentownego i to mnie gdzieś tam powstrzymywało. Ale to się zaczęło wszystko trochę przypadkowo, bo już będąc jakby w tym okresie poszukiwań, uznałem, że trzeba wykorzystać ten etat i tą dobrą pensję do zaciągnięcia kredytu hipotecznego i kupić 2 mieszkania pod wynajem, żeby tego czasu nie stracić. I tak też z żoną zrobiliśmy, kupiliśmy 2 mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. No jak zaczęliśmy te mieszkania wykańczać, to pierwsze zaczęliśmy wykańczać, szukaliśmy też w internecie informacji, jak te mieszkania przygotować do najmu. Gdzieś tam się zaczynają przewijać filmiki odnośnie również flipowania. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, to tak to się nazywa. Między innymi gdzieś te twoje filmy też gdzieś przewijały. Ale generalnie skupiłem się na wynajmie. Jak już było mieszkanie gotowe do wynajmu, to powiedziałem do żony, słuchaj, może byśmy sprawdzili, ile to jest warte, za ile jesteśmy w stanie to sprzedać, tak zupełnie z ciekawości. No i okazało się, że mieszkanie mogło się sprzedać w takiej cenie, gdzie po odjęciu wszystkich kosztów kupna, aranżacji, wykończenia, pokazał się zysk, który przyrównałem do zysków z najmu. To okazało się, że to, co możemy zainkasować tu i teraz, to są zyski z najmu z okresu ponad 6 lat, więc decyzja była szybka. Po co czekać 6 lat, jak możemy skasować tu i teraz, i tak zrobiliśmy. No i wtedy zobaczyłem, że rzeczywiście u mnie to wyszło z przypadku zupełnie. Zrobiłem pierwszego flipa, nie mając w ogóle wiedzy, że to się nazywa flip i że tak można prowadzić biznes. Niektórzy tak mają sposób na życie, na biznes. Zacząłem szukać więcej informacji, no i znowu gdzieś te twoje filmy się przewinęły. Przekonały mnie, to co mówisz na tych swoich kanałach mnie przekonało wtedy. Na początku, kiedy jeszcze tego flipa pierwszego nie zrealizowałem, wydawało mi się to trochę abstrakcyjne, jak można robić 50, 60, 100 tysięcy na jednym dealu. Trochę mi się dawało to abstrakcyjne z tej niewiedzy, ale kiedy sam już zupełnie przypadkowo to zrobiłem, uznałem, że trzeba się douczyć, jak to robić, żeby to było powtarzalne. Być może to będzie sposób na właśnie tą moją przyszłość we własnym biznesie. A długo się zastanawiałeś nad tym, czy jakby, bo też mieszkasz w Poznaniu, tak, żeby też wszyscy wiedzieli, jakby do Lublina jest też kawałek, tak, to jest parę godzin drogi. Tak. Miałeś jakieś obiekcje co do tego, żeby tu przyjechać, czy do tego, że przypadkiem ten gość naprawdę istnieje, czy jest realny, czy to nie jest jakaś zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Wiesz co, odległość mnie nie przerażała, bo pracując w korpo, wiesz, dzisiaj byłem we Wrocławiu, jutro w Gdańsku, pojutrze w Szczecinie, więc dla mnie to był chleb powszedni, natomiast wahałem się długo nad wykupieniem tych warsztatów. Pewne wątpliwości były, na ile te pieniądze się zwrócą. Natomiast uznałem, że okej, no, brakuje mi wiedzy, trzeba poszukać sposobu, żeby ją zdobyć. Po co mam się sam uczyć na własnych błędach? A ten pierwszy flip taki z przypadku pokazał, że wielu błędów popełniłem. A jakie popełniłeś błędy? Na przykład zaciągnąłem kredyt hipoteczny nie w tym banku, w którym powinienem. Czyli brałem pod uwagę to, żeby to było niskie procentowanie. Nie zwracałem uwagę na prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. Okazało się, że ta prowizja to było 10 tysięcy złotych i trzeba było oddać to po prostu. A odsetek jakby tyle nie wyszło, tak? Tak. I uznałem, że skoro z niewiedzy straciłem 10 tysięcy złotych, to szkolenie już dawno mi się zwróciło i tutaj już jakby taka kalkulacja chłodna pokazała, że nie ma się co zastanawiać, czy po prostu trzeba w to pójść. Business Rider.
A wracając jeszcze, Piotrze, do Twojego etatu, to nie było tak, że to było bardziej tak, że czujesz, że zarabiasz po prostu na kogoś i jakby to Cię irytuje, czy bardziej czujesz się wypalony w tej pracy i że już... To trochę jedno i drugie. Takie lekkie wypalenie już zacząłem czuć i widziałem, że jak to dłużej będę utrzymywał, to nie pójdzie to w dobrym kierunku. Poza tym ja zawsze byłem taką osobą, która dawała 100% z siebie i taka praca na 80% to już jakby mentalnie troszeczkę mi się to kłóciło. No i no tak jak powiedziałeś, też uznałem, że skoro mam dalej zasuwać, to chcę budować swój majątek, a nie być narzędziem w rękach innych osób do budowania ich majątków. I to ja by zaważyło. Szczególnie kiedy widziałeś, że masz dużo odpowiedzialność i robisz dużo, prawda? Dokładnie. A powiedz, jak wyglądały Twoje początki, tak? No bo wrócili ze szkolenia i jak to było dalej? Tak, rzuciłeś pracę od razu, czy powiedziałeś nara, teraz ten lotto, czy nie. Czaiłeś się z tym trochę? No czaiłem się jakieś 8 miesięcy, rok, żeby ten pępowinę odciąć. Po powrocie ze szkolenia byłem tak naładowany wiedzą i przede wszystkim tą motywacją, której mi chyba najbardziej brakowało, że wróciłem w ciągu miesiąca, kupiłem od razu dwa mieszkania, jakoś tak, nie, chyba szczęście nowicjusza, czasami tak jest. Ile na nich zarobiłeś? Na każdym około 40 tysięcy, to były takie książkowe, tak. Ja się śmieję czasem, że niektórzy to źle interpretują, że to nie chodzi o to, żeby było 40, tylko żeby było minimum, nie mniej niż, tak? Tak, ale tak. Każdy celuje te 40. Ale umówmy się, to 40 tysięcy w warto krótkim było. Czasie to naprawdę to była dobra kasa dla mnie wtedy. Próbowałem robić troszeczkę jedno i drugie, natomiast widziałem, że to nie wychodzi ani jedno, ani drugie na 100%, w związku z tym trzeba by zrezygnować z czegoś i tutaj oczywiste było, że trzeba zrezygnować z etatu i zająć się w 100% flipami i to była też dobra decyzja. Także ja do każdej decyzji długo, jak widzisz, dojrzewam, ale na szczęście są to dobre decyzje, tak, i są to dobre decyzje. A to ile to czasu trwało, tak, od szkolenia do rzucenia etatu? No około roku. Okej. Okay. A tam w pracy ci nikt nie mówił, że może przemyśl to, zastanów się jeszcze i jakby, że albo nie uda ci się, tak, i... Wiesz co, były osoby, które mówiły, przemyśl, zastanów się. Były osoby, które po prostu przyjęły to na chłodno. To też dało troszeczkę do myślenia, że no chyba rzeczywiście jesteś narzędziem, bo nikt tam za bardzo się tym nie przejmuje, więc to też dało do myślenia, że wiesz, że wydawało mi się, że jestem... Pociąg idzie dalej po prostu. Tak, pociąg idzie dalej i to też pokazuje, że jesteś naprawdę narzędziem. Biznes Rider. Piotrze, a powiedz mi, jaka była taka Twoja największa obawa, jak wchodziłeś w ten biznes nieruchomościowy? Czy miałeś, nie wiem, jakieś, coś się obawiałeś, że to nie jest dla Ciebie, albo że sobie nie dasz rady, albo stracisz pieniądze? Wiesz co, powiem szczerze, że nie miałem jakichś wielkich obaw, że sobie nie poradzę, albo że stracę pieniądze. Bardziej tutaj największa obawa była to, czy będę w stanie poszukać takich nieruchomości, które dadzą mi zarobić. To była chyba największa obawa, ale zobaczyłem, że można to zrobić i każdy kolejny zakup jakby mnie upewniał w tym, że to jest dobry kierunek i że skoro jest to powtarzalne, to jest dobrze. A poznałeś kogoś na szkoleniu, kto Ci pomógł jakby, czy nie wiem, czy zainspirował Cię jeszcze z uczestników? Wiesz co, pamiętam, że jak wróciłem z warsztatu tych pierwszych, to miałem kontakt z kilkoma osobami, które razem były w grupie i widziałem, że niektóre osoby nie zrobiły nic, po prostu były zapłacił za szkolenie, były tam i dalej się nic nie zadziało. Natomiast było kilka osób, które od razu po powrocie rzuciły etaty, bo takich osób, właśnie etatowców było kilku, od razu rzucili, zaczęli ostro działać i widziałem, że naprawdę no, wymiatają i robią swoje. To też było dla mnie bardzo inspirujące, że te osoby, które były w tym samym punkcie startu co ja, już poszły szybciej tak? I już są przede mną daleko. To nie chodzi o żaden wyścig, tak? Ale chodzi o ten właśnie przykład, że startowaliśmy z tego samego punktu i wystartowały szybciej niż ja. A jak się zmieniło Twoje życie jakby od tego momentu? Jak robisz to już 2,5 roku, prawda? Jak się zmieniło Twoje życie? Jakby dzisiaj, no nie wiem, jakość Twojego życia albo no, dzisiaj jak się czujesz? Czujesz się bardziej wolny, czy co się zmieniło tak naprawdę? Ja odchodząc z korpo wiedziałem, że po pierwsze chcę zarabiać więcej. I postawiłem sobie taki cel, że po tych dwóch, trzech latach chcę zarabiać dwa razy więcej niż zarabiałem odchodząc. A ile zarabiasz więcej dzisiaj? Dzisiaj zarabiam 2,5 razy więcej niż w tym momencie, kiedy odchodziłem z korporacji. Ale przede wszystkim chciałem mieć o wiele, wiele więcej czasu dla siebie, dla rodziny.
I to praktycznie od razu, kiedy zwolniłem się, od razu odczułem tą różnicę, zacząłem po prostu żyć. Miałem czas zadbać o siebie, o zdrowie, przebywać trochę z rodziną. I to było bardzo im plus. I no, przede wszystkim czuję się już dzisiaj mocny w tym, co robię, bo wiem, że te patenty działają, wiem, że to jest powtarzalny biznes, znalazłem to swoją taką niszę, bo w tej edukacji poszedłem dalej, nie kończąc na tych warsztatach u Ciebie, ale też zacząłem szukać wiedzy, jak właśnie ładnie te mieszkania wykańczać, jak robić homestanding. Tutaj też te moje ścieżki gdzieś poszły w kierunku studiów podyplomowych w zakresie homestandingu, aranżacji wnętrz. Także jestem, oprócz tego, że jestem fliperem, jestem również, można powiedzieć, z praktyki, ale też dyplomowanym homestangerem, co jest taką nietypową sytuacją. Co się wydarzyło, że właśnie poszedłeś na tym homestaging, na te studia i jakby zacząłeś się tym interesować? Te studia troszeczkę postawiłem mi marzona znowu. To marzona się często przewija w tych moich losach i bardzo fajnie za to jej bardzo dziękuję. Pokazali mi, że są studia podyplomowe w Poznaniu, nowy kierunek, zobacz. Mnie to zaciekawiło, poszedłem do biura rekrutacji z takim przekonaniem, że chyba jest to raczej damskie zajęcie, no ale brakowało mi tej wiedzy. I mówię do pani w rekrutacji, czy są tam jacyś panowie na liście studentów, bo jeśli ich nie ma, to ja się nie zapisuję, dziękuję bardzo. No i pani powiedziała, na pewno nie będzie pan sam. No i nie kłamała. Było nas dwóch na całym roku. Zawsze lepiej dwóch niż sam, nie? Tak, ale bardzo dużo mi dały te studia, ponieważ homestanding z założenia ma na celu poprawić wizerunek nieruchomości, przygotować ją do sprzedaży w sposób taki niskobudżetowy. To jest jakby główne założenie. I tam nauczyłem się właśnie tego, co dzisiaj wykorzystuję. Takie liftingi, aranżacje, które są niskobudżetowe, ale znacznie poprawiają wygląd nieruchomości. To jest też jakiś mój sposób właśnie na te flipy, o czym wspomniałeś na samym początku. A więc zaczęło się do tego głodu. Jak startowałem 3 lata temu, nie znałem nikogo niemalże. No może jedna osoba, która się zajmowała nieruchomościami, byłem totalnie zielony. No i moje doświadczenia życiowe pokazały, że jak chcesz coś robić, to najpierw się naucz to robić, najpierw coś tutaj się dowiesz na ten temat, a potem zacznij to robić. Ten pierwszy flip też pokazał, że te błędy kosztowały mnie wiele tysięcy złotych. Wyszło dobrze, a mogło być bardzo dobrze, więc tutaj nie miałem wątpliwości, że trzeba się po prostu dokształcać. Okej, a jak teraz wykorzystujesz tą wiedzę? Bo jakby wiem, rozmawialiśmy wcześniej też, że nie robisz tylko remontów, ale też robisz homestaging. Jakby, jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej, jak to się przekłada w różnicy, czyli tam, gdzie nie trzeba robić remontu, bo jest jak w miarę standard taki, tak, jeszcze w miarę do liftingu, to ile Ci kosztuje taki lifting albo taki homestaging, a ile by Ci kosztował remont, tak? I jak to się przekłada na zyski? Tak, kupując mieszkania na flipa, część mieszkań nie nadaje się do niczego innego niż do generalnego remontu. Tu jakby nie ma wątpliwości. Natomiast część mieszkań, gdzie większość fliperów i osób zrobiłoby generalny remont, ja w nich dostrzegam pewien potencjał, w którym można naprawdę bez generalnego remontu znacznie poprawić wygląd tych mieszkań. No i na przykładzie remont generalny mieszkania w Poznaniu, mieszkania dwupokojowego, z materiałami robocizna plus zabudowa kuchenna, to jest koszt około 50-60 tysięcy. Natomiast lifting takiego samego mieszkania w całości kosztuje około 10 tysięcy. Więc zobacz, to jest różnica przynajmniej 40 tysięcy złotych w kosztach. Natomiast no, nie ma się oszukiwać, takie mieszkanie po liftingu wygląda troszeczkę gorzej niż mieszkanie po generalnym remoncie. Ale wiesz, ja flipuję na blokowiskach, wielka płyta. Tamte oczekiwania też są trochę inne klientów. Klient przede wszystkim oczekuje, żeby mieszkanie było czyste, wszystko było sprawne i wszystko było estetyczne. Niekoniecznie musi być nowy i to wystarcza. Ta różnica w kosztach 40 tysięcy powoduje, że mogę to mieszkanie sprzedać odpowiednio taniej niż takie po generalnym remoncie, ale nie muszę wyłożyć kolejnych 40 tysięcy na remont. I lifting trwa tydzień, dwa, a nie generalny remont 4-6 tygodni, a czasami jak to się nie da, to robi się z tego czasami 2 miesiące. Więc raz szybciej, dwa taniej. Zauważyłem też, że najlepiej zarabiam na mieszkaniach, na których jakby nie napracuję się najbardziej. Najmniej zarobię na mieszkaniach, na których się napracowałem najwięcej, czyli ten generalny remont. I to też dało do myślenia, skoro nie muszę robić generalnego remontu, to nie rób tego. Szybciej, taniej i z większą marżą, więc to jest jakby mój sposób na flipy i często właśnie te liftingi robię w mieszkaniach, w których większość osób robiłaby generalny remont. A byś mógł trochę zdradzić ciągle tajemnicy, jakby na czym polegają Twoje liftingi, Twoje homestagingi? Pierwsza zasada homestagingu
trzeba posprzątać mieszkanie, trzeba naprawić wszystko to, co jest zepsute, trzeba je odświeżyć, doświetlić, inaczej może przemeblować i zaaranżować. Staram się wykorzystać wszystko to, co w tym mieszkaniu jest, a co nadaje się do liftingu, czyli jeżeli płytki są brzydkie, stare, nawet popękane, ale trzymają się ściany, to te pęknięcia trzeba zaszpachlować, płytki pomalować, są do tego specjalistyczne farby i to naprawdę wygląda świetnie. To czasami... Może pokażemy tutaj właśnie w przybitkach te twoje realizacje, bo wiem, że wysłałeś ich tam dla nas, tak, żebyśmy zobaczyli. Mieszkanie po liftingu, czy łazienka po przemalowaniu płytek, po doczyszczeniu wszystkiego, naprawdę wielu klientów mówi o nowe płytki. Naprawdę bardzo ciężko rozpoznać nowych płytek od takich zliftingowanych, przemalowanych. Wystarczy przemalować ściano z pomarańczowych na białe, czy fronty szafek kuchennych z modnego wiele lat temu wenkę na bardziej jakby na czasie szarości czy biele i zupełnie inaczej to wygląda. Tak jak powiedziałem, klienci oszukują przede wszystkim, żeby było wszystko ładne, czyste i sprawne i to jest sobie coś, co musi być przy zakupie mieszkania. To jest sobie moja nisza, którą sobie gdzieś inny sposób na flipy. A jakbyś mógł jeszcze trochę więcej powiedzieć, jakby poza frontami, poza malowaniem ścian, poza malowaniem płytek, tak? Co jeszcze? Wiesz, homesteading sprowadza się głównie do zaaranżowania mieszkania w taki sposób, żeby było to ciekawe, przyjazne. Klient podejmuje w pół minuty decyzję o tym, czy kupi to mieszkanie, czy nie, więc to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Zapach też, tak? Zapach, odpowiednie światło. Mówisz o zasłonach też, tak? Tak. Każdy przedmiot, czy każda rzecz, czy każdy materiał, który jest niezbędny, nie powinno go być w pomieszczeniu. Nie wieszam na przykład nigdzie za zasłon. Są to tylko firanki, które nawet nie zasłaniają okna, tylko je ubierają po bokach. Raz mi się zdarzyło powiesić zasłony, które powiesiłem, raz je zdjąłem, odniosłem do sklepu, bo one tak wizualnie zmniejszyły pomieszczenie, że razu było widać, że no, optycznie to pomieszczenie jest zupełnie mniejsze. Często też korzystam z tak zwanej przestrzeni zapożyczonej. Co to oznacza? To oznacza, że jak za oknem jest ładny widok, to staram się też to wyeksponować po to, żeby w tym małym mieszkanku, do którego wchodzi klient, jego wzrok zatrzymywał się nie na kanapie czy na zasłonach, tylko wręcz na elewacji budynku po drugiej stronie ulicy i to wrażenie przestrzeni jest zupełnie inne. Da się naprawdę malutkie mieszkanka funkcjonalnie ładnie zaaranżować z poczuciem przestrzeni. Często słyszę od klientów, którzy kupują mieszkania moje, obejrzeliśmy wiele mieszkań, ale tu pana jest jakoś tak ładnie. I nawet nie potrafią powiedzieć co, tylko to ogólne wrażenie jest takie, że nie potrafią tego zdefiniować. No bo umówmy się, większość osób, które nie są związane z rynkiem nieruchomości, nie potrafi samemu ocenić potencjału nieruchomości. Trzeba to po prostu pokazać, wręcz na talerzu włożyć i wtedy to pierwsze wrażenie jest takie, jakie powinno być. Okej, okay, a powiedz mi Piotrze, ile już zrobiłeś flipów? Jakby ile z tych flipów było wyremontowanych, a ile było wyliftingowanych? W sumie zrobiłem 16 mieszkań, z czego 3 mieszkania były z generalnym remontem. Czyli unikasz tego remontu? Tak? Nie lubię remontów, nie lubię. Tak na leniuszka tam. Nie, zaznaczam względy ekonomiczne tutaj, kalkulacje pokazują. No pewnie i czas też tam, gdzie nie musisz, nie rób tego. Wiesz, w tych remontach też, tak samo jak w liftingach, trzeba wiedzieć, gdzie się zatrzymać, bo można trochę przeinwestować niepotrzebnie. Klienci oczywiście wezmą wszystko, co im dasz, ale czy za to zapłacą? Niekoniecznie. Czyli 3 generalne remonty, 3 mieszkania zrobione na brudno, aczkolwiek jeden też przypadek ciekawy, mieszkanie sprzedane na brudno z konsultacją homesteadingową. To też ciekawy przypadek, o tym za chwilę powiem. Natomiast cała reszta to były mieszkania zliftingowane. I to wychodzi naprawdę fajnie. Okej, okay, a taki największy zysk, który udało się wygenerować, to właśnie na jakim mieszkaniu to było? To było mieszkanie Wieżowiec, wielka płyta, mieszkanie kupione za 225 tysięcy. W Poznaniu? W Poznaniu, Wieżowiec. Ile metrów? 38 metrów. Koszty zakupu około 6-7 tysięcy, liftnik kolejne 7 tysięcy, kosztami się to zamknęło 240 tysięcy. Sprzedano to mieszkanie za 320, czyli 80 tysięcy zysku, niecały miesiąc czasu, więc myślę, że całkiem przyzwoicie. Natomiast ciekawy był przypadek mieszkania, które kupiłem do generalnego remontu. Umówiłem się z ekipą, która te mieszkania mi gdzieś tam remontuje. Powiedzieli, ok, przyjdziemy do ciebie za 2 tygodnie, bo kończymy jedną robotę i za 2 tygodnie wpadamy, robimy. Ale myślę sobie, co będę czekał 2 tygodnie. Wyniosłem resztę gratów, zrobiłem nowe zdjęcia, wystawiłem ogłoszenie na sprzedaż, dokleiłem do tego marżę, którą chciałem zarobić, robiąc remont. No i pojawia się rodzina.
która była zainteresowana bardzo tą lokalizacją i z tego względu chcieli kupić mieszkanie. No i zdecydowali się. Natomiast po trzech dniach dzwoni pani i mówi: Panie Piotrze, my chyba zrezygnujemy z tego mieszkania, bo jak policzymy sobie koszty zakupu, cenę mieszkania, notariusza, podatek, to nam zostanie 15 tysięcy złotych i za tych 15 tysięcy my nie jesteśmy w stanie tam nic zrobić, żeby się przeprowadzić. No ja mówię: proszę pani, niech pani weźmie męża, notes i długopis, ja wezmę komputer, spotkamy się, ja pani powiem, co zrobić za 15 tysięcy, żebyście tam mogli zamieszkać. No i spotkaliśmy się i pomieszczenie po pomieszczeniu, z notesem w ręku, mówiłem tak: jesteśmy w korytarzu, są przypęknięte płytki, trzeba je wykuć. W piwnicy widziałem te płytki jeszcze, ktoś sobie tam przechowywał, w związku z tym trzeba je tu wkleić, całość parownicą przeczyścić i będzie dobrze. Tapety zerwać, pomalować ściany. Umie pan malować? No umiem. No to sobie to pan zrobi. Tak pomieszczenie po pomieszczeniu przeszliśmy, gdzie mówiłem dokładnie, co trzeba zrobić, jakimi materiałami, ile one kosztują. I na sam koniec zrobiliśmy kreskę, wyszło dokładnie 15 tysięcy złotych. Oni byli w szoku, bo po pierwsze nie słyszeli o czymś takim jak malowanie płytek, o czymś takim jak parownica, o wielu innych patentach, które im sprzedałem w postaci usługi. A ta parownica to jest taka do ubrań, tak? Nie, to jest parownica taka do czyszczenia parą gorącą karszera. I wtedy wychodzi ten cały osad brud z płytek, tak? Tak. Naprawdę płytki są no jak nowe, pomijając kwestię, że są dalej designem sprzed 15-20 lat. No i powiedzieli tak: bardzo panu dziękujemy, bo gdyby nie pan, to byśmy niestety poszukali sobie innego, gorszego mieszkania w niższej cenie, natomiast pokazał nam pan rzeczy niemożliwe i oni zdecydowali się kupić to mieszkanie. Mm-hmm. Także również tą usługą, nazwijmy to, doradztwa homestandingu też, to mi bardzo pomaga i na tym można zarobić. Więc to był też taki najszybszy move, bo od aktu zakupu i wydania pieniędzy na mieszkanie do aktu sprzedaży i momentu, kiedy te pieniądze do mnie wróciły już z zyskiem, to było dokładnie 20 dni, więc To też taki bardzo fajny, szybki deal. Zadzwoniłem do ekipy, mówię: chłopaki, no musicie szybciej się uwijać, bo za wolni jesteście. I wam mieszkanie przypadło, i tak? Przypadła wam robota. Co, wziąłeś ich na jakieś inne mieszkanie? Wziąłem ich na inne mieszkanie, tak. Także bardzo fajnie to działa. No też zacząłem rozwijać własną markę, która zajmuje się homestandingiem pod nazwą HS Studio, gdzie też świadczy usługi dla pośredników, też innych inwestorów. Też można na tym przy okazji zarobić. Pomijając kwestię tego, że sam na swoich mieszkaniach testuję wiele różnych patentów i no, to po prostu działa. A powiedz mi, bo homestaging jakby to jest już takie szerokie pojęcie i znane bardzo, prawda? Natomiast dlaczego ludzie robią to źle? I dlaczego to tak się nie sprawdza, jak mogłoby działać, tak? Gdzie jest ta różnica? No bo niektórzy myślą, że to położą sobie jakieś tam, nie wiem, zasłonki, firanki, ręczniczki, tak, jabłuszko i hej. Jest, i to jest homestaging, tak. No ludzie robią to źle, bo przede wszystkim nie rozumieją, czym jest homestaging. Bo to nie jest dekorowanie. Oczywiście dekorowanie jest jednym z elementów homestandingu, ale homestanding polega przede wszystkim na atrakcyjnym zaaranżowaniu przestrzeni w taki sposób, żeby pokazać potencjał, funkcjonalność tego mieszkania i zainteresować jak najwięcej osób. Czyli to jest właśnie to, co mówiłem. Wyczyszczenie, usunięcie zbędnych przedmiotów, również te dekoracje, ten słynny kocyk i poduszka, główne narzędzie wielu osób. Ale to jest właśnie czasami na wykorzystanie starych mebli w taki sposób, żeby je też pokazać atrakcyjnie. Zdarzało mi się również starą, taką komunistyczną meblościankę rozebrać na części, część wyrzucić, część przemalować, dołożyć nowe gałki. Wyszły super niepowtarzalne meble, które gdzieś tam były ulokowane w mieszkaniu. Bardzo fajnie ubrały w sposób taki niezbyt, taki nieszablonowy. No ludzie też chodzą, oglądając mieszkania, szukają czegoś dla siebie, widzą też często wszędzie to samo. Z tej samej sieciówki, te same meble. Natomiast jak pokaże się coś innego, takiego niepowtarzalnego, to też jest coś, co przyciąga uwagę. A jest dużo mebli jakby na sprzedażach, tak? Tak. Też się rozmawiałem z Moniką i mówiłem, że znalazła jakąś tą szafę wartą 4-5 tysięcy, znalazła za 1000 z haczykiem, tak? Piękną, lustrzaną szafę i to nie jakoś z IKEA, tylko po prostu taką już lepszą. Może to nie jest jakieś tam meble na wymiar, ale no, to ludzie to widzą, tak? I czują też tą jakość. Tak, ale ważne jest to światło, ważny jest też zapach, o którym wspomniałeś. Mam też taki patent, że na te wszystkie mieszkania, które sprzedaję, mam taki mały ekspres do kawy, na kapsułki.
Jak mam prezentację, już po telefonie widzę, pod pachę, że... ekspres, tak, dosłownie, dosłownie. Jak czuję po telefonie, ktoś się omawia, że to jest potencjalny, poważny klient, to przed jego przyjściem, dosłownie 5 minut, naciskam, parzę sobie kawę. Klient wchodzi, nie czuję odświeżacza, powietrza, czy jakichś takich chemicznych zapachów, tylko czuję naturalną kawę. Jak się czuję? Czuję się dobrze. Tak. Czuję się jak w domu, albo w kawiarni. Poza tym zawsze jest to taki pretekst do takiego zagajenia rozmowy. A wie pan, wie pani, właśnie zaparzyłem sobie kawę, może pani by również miała ochotę się napić. I to tak od razu buduje relacje, rozluźnia klienta, czuje się wtedy dobrze, jest pretekst do rozmowy. Że mu nie sprzedajesz? Że mu nie sprzedaję, tak. Nie wciskam, tylko po prostu sobie luźno rozmawiamy, a ten klient siedzi z tą kawą, rozgląda się i już widzi siebie w tym wnętrzu. To jest właśnie też trochę sztuka sprzedaży. Business Rider. Jak szukasz mieszkania, to patrzysz się jakby pod kątem właśnie homesteadingu, żeby można by było zrobić, czy jakby trochę tak kręcić nosem, jak jest mieszkanie takie do generalnego remontu, czy wolisz po prostu pójść tam swoją drogą i robić ten homesteading? Więc tak, szukam mieszkania i mam dwa mieszkania, które nadają się na flipa, do generalnego remontu i do liftingu, to kupuję obydwa. Bo patrzę przez kryterium rentowności i zysku, to jest jakby najważniejsze. Nie można się zakochiwać w mieszkaniach, tylko zakochiwać w tym biznesie. To chyba od Ciebie gdzieś słyszałem, tak. Zakochać się w biznesie, a nie w mieszkaniu. Ja tam nie będę mieszkał, to nie jest dla mnie, tylko to ma po prostu zarobić. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, nie za bardzo robię te generalne remonty. Oczywiście, jeżeli na tym się zarabia, to się te remonty robi i tyle. Natomiast, no, zawsze aby przyjemniej zrobić lifting, bo on trwa, tak jak powiedziałem, szybciej, taniej. No i po prostu to działa. Okej. Okay. A powiedz Piotr, no tak już na koniec, gdzie byś chciał być za te 3-5 lat? Bo dzisiaj robisz flipy, fajnie ci to wychodzi, zarabiasz znacznie więcej niż wcześniej. A też mi wspominałeś o jakichś kamienicach, tak? Czy bardziej byś szedł właśnie w remonty, albo może nie w remonty, tylko w hurtowe obracanie mieszkaniami? Czy bardziej w deweloperkę byś chciał iść? Jakby, gdzie byś siebie widział za parę lat? Wiesz co, no właśnie tak zastanawiałem się, gdzie chciałbym za te 3 lata być, ale jak sobie spojrzę w tył, gdzie byłem 3 lata temu, gdzie miałem kompletnie nic wspólnego z nieruchomościami, oglądałem pierwsze filmiki Twoje i Business Rider i mówię sobie, co za goście, co za wymiatacze, co za kobiety, które naprawdę zmieniły swoje życie, a dzisiaj ja tutaj siedzę i to pokazuje, że trzeba mieć wysoko i nie ma tutaj się co oglądać na przeciwności, tylko po prostu trzeba robić swoje. Gdzie widzę się za kolejne 3 lata? No, chciałbym na pewno zeskalować mocno ten biznes, więc myślę właśnie o czymś takim jak być może kupno kamienicy, kupno całych pięter. No, trzeba tak eskalować. W związku z tym to zbieranie tak pojedynczych mieszkań zaczyna być gdzieś tam problematyczne i to może być ciężko w ten sposób. No więc no, tam, gdzie bym chciał być za 3 lata, to przede wszystkim tych flipów nie zrobić, nie wiem, 16 w 2,5 roku, tylko 16-20 w rok. I to jest jakby mój cel na najbliższe 3 lata. No to myślę, że widzimy się chyba za miesiąc na flipach hurtowych. Tak. Na szkoleniu, gdzie to pokazuję już dla takich absolwentów jak Ty. A w ogóle Piotr, jesteś absolwentem, który również dołączył do klubu Property Master Club, także to jest klub dla osób, które zrobiły powyżej 10 flipów albo zrobiły powyżej pół miliona na właśnie biznesie flipowym. Powiedz mi, jak daleko Ci jeszcze do miliona brakuje, tak, żeby zrealizować się? Jakby ten taki złoty akt notarialny, który ja wręczam absolwentom, którzy zrobili na moim patencie milion złotych. No tak, ten pierwszy próg osiągnąłem w maju chyba, tak w maju się widzieliśmy. No cóż, Daniel, no widzimy się za rok. Tak, widzimy się za rok, ja będę wiesz, obserwował Ciebie, tak? Czy idziesz dalej w tym kierunku. Także cieszę się bardzo, bo to jest dla mnie też wielka satysfakcja, że no, ludzie po prostu, ja im daję pewne narzędzia, oni sobie korzystają i niektórzy tak jak Ty, dodaję coś od siebie, ale ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ jak robisz to swoim sposobem, to w pewnym sensie tak jakbyś trochę dłubał przy seryjnym samochodzie, nie? Tracisz gwarancję. Ten mój system, on jest, ja gwarantuję, że on działa, jeśli robisz jeden do jednego. Oczywiście możesz zrobić tuning i ten samochód będzie jeździł szybciej, lepiej i tak dalej, natomiast w większości ludzi, którzy dłuby przy samochodach, je psuje. Prawda? Mało kto potrafi coś dodać od siebie, żeby to zrobić, to by się udało i niektórzy też tak robią, ale wiem, że zazwyczaj jak ludzie kombinują, robią po swojemu, robią intuicyjnie, często mieszkanie, jak im się wydaje te remonty, ty poszedłeś w stronę optymalizacji, żeby jeszcze mniej wydać, prawda? I to jest dobry kierunek, ale niektórzy myślą, dam więcej i zarobię lepiej, będę bardziej szczęśliwy i tak dalej, tak? A zazwyczaj ktoś mówi, dobra, no to przeinwestowałem w to mieszkanie, tak, i dodałem za dużo tam sprzętu, rzeczy i nie zrobiłem.
Także to trzeba uważać, że trzeba brać to, co najlepsze, ale no jednak się jeszcze raz zastanowić, czy przypadkiem od tych reguł, które ja uczę, odejść, prawda? Mhm, jasne. Dobrze, dzięki Piotrze wielkie. Dzięki, Piąteczka. Do zobaczenia w takim razie za rok. Mam nadzieję, że za rok się zobaczymy znowu.